Adamom. Oto jest głowa Franczaka. To jest nowy komiks wydawnictwa Zinzin Press, którego wydawca tutaj gości w Radio Afera, Witold Tkaczyk, jest równocześnie autorem tego komiksu. W paru słowach, o czym jest ten komiks? No to jest komiks o człowieku, który najdłużej pozostawał w podziemiu po wojnie. Sierżant przedwojennej żandarmerii, Józef Franczak, pseudonim Laluś, przeszedł cały szlak wojenny i dlatego ten komiks, ponieważ tak długi jest okres życia jakby i działalności Franczaka, czyli od czasów właściwie pokazanych tutaj II Rzeczpospolitej do czasów Gomułkowskich, kiedy został schwytany i zastrzelony. Pokazujemy tutaj, jak się zmieniały te formy walki, jak się zmieniała też władza, bo jest też pokazana druga strona, przeciwnik Franczaka, przeciwnicy w zasadzie i zarówno to są Sowieci, jest tutaj taki generał NKWD, zresztą oparty o autentyczną postać, jest również jego uczeń, czyli Ubek, młody Ubek, który po końcu wojny jakby rzeczywiście przystępuje do tych organów bezpieczeństwa i ściga Franczaka, czyli mamy tutaj taką w zasadzie powieść w pewnym sensie taką szpiegowsko-sensacyjną. No i oczywiście z takim tłem też myślę, że mistycznym nawet, czy takim właśnie fantastycznym może, ponieważ no może tutaj zdradzę troszkę fabuły, że Franczak jakby poprzez sen pani prokurator, która bada jego sprawę, jakby przychodzi do niej we śnie, we snach i jakby opowiada swoją historię, a ona tym tropem podąża i okazuje się, że te wyśnione jakby rzeczywiście przekaz ten informacyjny się sprawdza w rzeczywistości. Ona bada dokumenty i to rzeczywiście jakby ją prowadzi poprzez jego historię. No i jakby puenta tego, czyli jakby skąd się tytuł wziął. Nie będziemy zdradzać puenty, ale rzeczywiście no, nie jest to fakt nieznany, że jak już zastrzelono Franczaka, on zginął z bronią w ręku, nie chciał się ujawnić, nie chciał się nigdy poddać, po prostu bronił się do końca. Na skutek zdrady, donosu został osaczony i zastrzelony w 1963 roku w październiku. Czyli po tylu latach, tyle lat się ukrywał, tyle lat walczył, potem że się tylko ukrywał. Odcięto mu głowę. No i jakby rzeczywiście no, nie wiadomo tak naprawdę, jakie były powody. Podaje się powody zupełnie jakieś prozaiczne, że coś tam chciano zbadać, dojść, nie wiem, dentystę, uzębienie. No ale to jest nieprzekonujące i po prostu wszystko wskazuje na to, że była po prostu to zemsta. Zemsta taka właściwie o wyrazie magicznym, no bo tak naprawdę no, odcięcie głowy jest pewnym działaniem takim magicznym, tak jak wbicie oślinowego kołka do, nie wiem, wampirowi czy coś takiego. Więc to wykonane przez władze komunistyczne, czyli teoretycznie z gruntu rzeczy ateistyczne, więc no, niewierzące. Więc to w ogóle jest taka klamra. Ale faktycznie mamy tutaj no, olbrzymi przekrój historii no i właściwie postawę zarówno tych żołnierzy podziemia, jak to się zmieniało, jak się zmieniały ich sposoby działania, no i w tym, jak funkcjonował Franczak. Jest to narysowane przez Jacka Michalskiego, no doskonale. To są dynamiczne sceny, świetne kadry, postacie, ujęcia. Kreska realistyczna. Tak, realistyczna. Jacek tutaj rzeczywiście się wziął na wyżyny jakby tutaj rysownicze. I po prostu jest mnóstwo fajnych kadrów i mnóstwo detali, sytuacji. Każdy mundur tutaj widzę jest... Tak, detali oczywiście, no bo musimy się trzymać rzeczywiście to jakby tutaj wiernie tej scenografii. No i są też sceny takie, no, takie sceny i takie historie, właściwie też takie ujęcia, którymi się rządzi sam komiks, jakby też sceny takie właśnie walki, sceny dynamiczne, właśnie takie strzelanki, ucieczki, bijatyki nawet, no. Dużo rzeczywiście akcji przeplatanej takim właśnie pewnym też elementami czy opisami takimi stricte historycznymi, czyli z wiedzy na zadany okres. A że tych lat było dużo, więc też dużo tam się dzieje. Jesteś scenarzystą tego komiksu. Jak ci się spodobała ta funkcja? Bo wcześniej to, jeśli dobrze kojarzę, to pomagałeś w scenariuszach, na pewno zbieranie dokumentacji historycznej, ale czy nadal będziesz współpracował z Jackiem Michalskim na zasadzie scenarzysta-rysownik? Czy kolejne plany?
Tak, znaczy ja powiem tylko tak do końca, żeby to formalnie już, że tak powiem, też opisać, że ten komiks powstał na skutek tego, że wygrałem taki grant, stypendium imienia Augusta Emila Kieldorfa, Nila, czyli generała, dowódcy właściwie organizacji NIE, dowódcy też kierownictwa dywersji, czyli KEDYW-u podczas II wojny, podczas okupacji, czyli tego wywiadu Akowskiego, straconego na początku lat 50. przez aresztowanego i straconego przez komunistów. I ten konkurs, który jest organizowany przez taki ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu wraz z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, w zeszłym roku właśnie spośród 30 projektów wybrano 3 i jednym właśnie był komiks o Franczaku, a i myśmy ten komiks zrealizowali, że faktycznie on się ukazał z Jackiem Michalskim, żeśmy go zrealizowali, on się ukazał w lutym, a wczoraj właśnie też otrzymałem jakby kolejny grant z tego konkursu i będziemy robić komiks o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, czyli też bardzo znanej postaci, również tragicznie zginął, zamordowany, właściwie osądzony i zamordowany, taki mord sądowy. W roku 1948 wykonano wyrok na nim i to był człowiek o wielkiej karcie też patriotycznej. To był człowiek, który dobrowolnie poszedł do Oświęcimia i w Auschwitz organizował konspirację. Co ciekawe, siedział tam z późniejszym premierem, niejakim Józefem Cyrankiewiczem i też ten wątek chcemy pokazać. Komiks powstanie do końca roku i będzie jakby taką kontynuacją serii, która nam się szykuje o tych czasach powojennych, o latach 40. i 50., które właśnie, w których właśnie ci żołnierze niezłomni, podziemie antykomunistyczne, niepodległościowe działał. Także jak słyszycie, tutaj komiksy prawdziwego eksperta, myślę śmiało można powiedzieć, pasjonaty nie tylko komiksowego, ale pasjonaty historycznego. Także czekamy na nowy komiks, a póki co ja przypominam, oto jest Głowa Franczaka, najnowszy komiks wydawnictwa Zinzin Press. Ja jeszcze tylko jedno pytanie, ponieważ Paweł Przygoda, który już nawiasem mówiąc wygrywa drugi egzemplarz komiksu, który przynieśliśmy do radia, ma krótkie pytanie i też prosił o krótką odpowiedź. Czy będziecie ograniczać się tylko do historii około XX wieku? No tak to nam wypadło. Nie chcielibyśmy, ale generalnie nasze projekty, które miały dotyczyć w ubiegłych latach tej historii dawniejszej, czyli tej historii związanej z początkami państwa polskiego, ja nie zapominam o nich i bardzo tutaj ciekawymi wątkami, no bo początek państwa polskiego się wiąże właśnie z Wielkopolską, z Poznaniem, z Gnieznem. To tutaj są korzenie jakby Polski. I te tematy też chciałoby się zrealizować. Ja no, czekam tylko okazji, żeby móc je podjąć. Wydaje się jednak, że na razie jakby się skupimy na tej historii dwudziestowiecznej i to nawet może bardziej tego początku wieku, ponieważ zbliża nam się 100. rocznica odzyskania niepodległości. I tutaj też mamy kilka projektów z tym związanych. No a też równolegle te lata związane z II wojną i z okresem powojennym, no bo też tutaj tak, no tak po prostu się to składa, że na to też, na to jest pewne zainteresowanie, są pewne możliwości jakby uzyskania na to pieniędzy, no bo inaczej byśmy tych komiksów nie stworzyli, bo nie jesteśmy w stanie jakby stworzyć te komiksy, jak to się mówi, z własnej kieszeni, bo to jest proces olbrzymie kosztowny i czasochłonny, a no tak powiem jakby zwrot czy zarobek jakikolwiek to po wielu latach dopiero następuje. Także ja zapraszam was na kolejny kawałek, a do kolejnych komiksów historycznych przejdziemy już za momencik.